Ta koza została tu przez pana e, świadka wprowadzona i trzeba ją z tej, z tej komisji wyprowadzić. Szanowni Państwo, ponieważ poświadczył pan nieprawdę, panie świadku, i chciałbym to wyraźnie powiedzieć do protokołu, mianowicie mm, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek 21 marca 2023 roku udzielił pozwolenia na utworzenie filii uczelni zagranicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez prywatną placówkę szkolnictwa wyższego Kijowski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Kijowie. Chciałbym e, dowiedzieć się, m, czy pan, e, po, tym jak, przy, po tym jak pan tutaj próbował, e, mam, mam absolutną pewność, obrazić e, przedstawicielkę ówczesnej opozycji demokratycznej, e, czy pan jest w stanie przeprosić panią senator? Bo pan twierdził, że utworzenie tej filii mogło, mogło być związane z jakąś nieprawidłowością, czy też nieprawdziwymi, nieprawidłowymi działaniami. Informuję pana, że minister konstytucyjny, minister nauki i edukacji, Przemysław Czarnek, podjął decyzję i wyraził zgodę na utworzenie tej filii. Czy pan, czy pan mógłby się odnieść do tej sprawy? Mógłbym. Nie chodzi mi o utworzenie filii. Filia została legalnie powołana przez ministra nauki. Chodzi o zgodę na nabór studentów zagranicznych. I to było w gestii MSWiA. I nacisk właśnie dotyczył zgody na nabór studentów zagranicznych, a nie utworzenia filii. Szanowny fi panie, e, zgodnie z informacją... Kończę ten wątek. Zgodnie z informacją, e, ten podmiot funkcjonuje na terytorium Rzeczpospolitej w Polskiej. W tym prowadzi kształcenie, wydaje dyplomy, ukończenia studiów w oparciu o prawo ukraińskie. Chciałbym również poinformować Wysoką Komisję że z tej uczelni, według informacji, które zostaną zawarte na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, korzystają przede wszystkim studenci ukraińscy, studenci medycy którzy musieli uciekać przed działaniami Putina na Ukrainie. Kontynuuje pan przewodniczący Sowa i proszę świadka, żeby więcej tego typu kus nie wprowadzał na te posiedzenia, bo my tutaj wyjaśniamy fakty, wyjaśnia, wyjaśniamy, ustalamy stan faktyczny, a nie pan przychodzi tutaj, nie ma pan nic do powiedzenia. Przyszmy, o, o czym pan mówi? Dlaczego? O aferze, o aferze, szanowny panie Wawrzyka, pan się dowiedział wtedy, kiedy CBA zaczęło wchodzić do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, kiedy Wawrzyk się pakował, to jest, nie, to jest niepoważne. Chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że moim obowiązkiem jako przewodniczącego jest również to, że jeżeli jakieś nieprawdziwe informacje w przestrzeni tej komisji pojawiają, w związku z tym wyjaśniłem tę kwestię, zamykam wątek kozy wprowadzonej przez pana, pana świadka Wąsika i, i kontynuuje pan, pan, pan wiceprzewodniczący Sowa i mam nadzieję, że ten wątek już zakończymy, bo są chyba rzeczy ważniejsze, za które pan był odpowiedzialny. Między innymi polityka migracyjna. Jeszcze Przewodniczący, nie proszę wyjaśnić, co to znaczy panie koza. Panie przewodniczący, o co, za o co z tą kozą chodzi? Panie przewodniczący, o co chodzi z tą kozą, bo ja tego nie rozumiem. I pan co nie będę udzielał odpowiedzi na pana pytania, ponieważ To ja pana świadka w zakresie 99 99% słuchających te obrady wiek czym jest powiedzenie wprowadzić kozę.